to jest stary dziad, bo ma już 8 lat, ale zobaczcie, bez kontuzji, biega, w sumie w swoim życiu wygrał 8 wyścigów, zarobił 110 tysięcy złotych, żeby to było euro, to by było super. No i właśnie patrzcie, koń biega super przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sezonów i zarobił 100 tysięcy, czyli wychodzi to 15 tysięcy na sezon. To praktycznie nie zwraca kosztów treningu i tu też trochę jakby swojej polityki włożę. Polskie wyścigi od 12 lat mają zamrożoną pulę, nie mają szans na rozwój. Wysokość nagród powoduje to, że coraz mniej jest koni w treningu. W tym roku jest mniej niż rok temu o 100, w zeszłym roku było o 100 mniej, czyli taka prosta matematyka jest 200 koni mniej niż 2 lata temu. I to się przekłada na to, że jakby wykruszają się właściciele i to wszystko źle wygląda, bo jest zgłoszonych 1050 koni w tym roku do sezonu. I w przyszłym pewnie będzie jeszcze mniej i z tych koni zgłoszonych połowa nie wyjdzie do startu, czy tam 40%, bo są zgłoszone tylko tak, żeby były. No i Pilecki co? Będzie zaraz biegał chyba w uczniowskim wyścigu. Jeszcze jedno kółko. Dobrze wygląda. Wygląda jak koń. A, no i mam przecieki z treningów, że jeszcze nigdy mu się tak nie chciało trenować jak w tym roku. Także widać, że już dorasta i mądrzeje. Nie daje sobie krzywdy zrobić. Ale za to upomina się o żarcie coraz głośniej, także panowie, z wiekiem jest coraz lepiej. Dobra, dziękujemy.